Cześć wszystkim. Nazywam się Michał Stefanowski i chciałbym dzisiaj trochę poopowiadać o testach automatycznych dla aplikacji mobilnych i zaprezentować wam framework, który nazywa się Appium. Jest to narzędzie, z którego korzystamy w naszym projekcie od ponad roku. I chciałbym właśnie zaprezentować, podzielić się z wami naszymi doświadczeniami. Wydaje mi się, że właśnie w projektach mobilnych warto zastanowić się nad wprowadzeniem automatyzacji. Oczywiście zależy to od rodzaju projektów, ale na przykład dla większości wprowadzenie i zautomatyzowanie na przykład testów regresyjnych, które sprawdzają, czy po wprowadzeniu zmian do naszej aplikacji te funkcjonalności, które wcześniej działały poprawnie, nadal działają. Z ciekawości może zapytam, czy są wśród was osoby, które na co dzień testują software? Są tu testerzy manualni, automatyczni? Okej, jest trochę osób. A czy ktoś z tu obecnych miał właśnie możliwość pracowania z Appium i pisania takich testów? Okej, widzę może dwie osoby. Więc jest to nadal jeszcze mało popularne narzędzie. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że niedługo się to może zmienić. I w swojej prezentacji oprócz takiej samej teorii na temat tego narzędzia chciałbym też zaprezentować test na żywo, żeby to stanowiło taką spójną całość. I tutaj Appium, którego logo widzimy na środku slajdu, będzie pośredniczyć w naszym teście pomiędzy tym testem skryptowym napisanym w Pythonie, a aplikacją, którą przetestujemy na symulatorze iPhone'a. I na potrzeby właśnie tej prezentacji wybrałem taką dość prostą aplikację, która nazywa się Food Tracker. Będziemy ją odpalać właśnie na iPhone'ie 6 na symulatorze. I jest ona bardzo prosta, polega na dodawaniu naszych ulubionych dań do listy. Dla każdego dania możemy nadać mu nazwę, wybrać zdjęcie z naszej biblioteki, no i przydzielić mu ocenę w skali pięciogwiazdkowej. Okej. Okay. Zanim przejdę do Appium, może jeszcze parę słów o sobie. Ja jestem testerem od 3 lat i cały czas poznaję, że tak powiem, tajniki testowania manualnego i automatycznego. Pracuję w firmie Lufthansa Systems, gdzie mam przyjemność na co dzień testować aplikacje przeznaczone do kokpitu samolotu. I swoją przygodę z iOS-em rozpocząłem parę lat temu, ponieważ urządzenia Apple, między innymi iPady, zostały certyfikowane i dopuszczone do użytku w kokpicie samolotu. A dzięki temu piloci zamiast nosić ze sobą sterty map i chartów potrzebnych do lotu, mogą to wszystko przenosić na urządzeniu mobilnym, wyświetlać te mapy na iPadzie, te dane się automatycznie aktualizują, pilot otrzymuje notyfikacje o takich zmianach, a dzięki temu linie lotnicze mogą zaoszczędzić duże pieniądze na drukowaniu takich map i przedrukowywaniu, jeżeli coś się zmienia. I tą aplikację testowaliśmy na początku głównie manualnie i z jakimś czasem pojawiło się zapotrzebowanie na wdrożenie automatyzacji. Jakieś 2 lata temu rozpocząłem taki research w poszukiwaniu takiego narzędzia. I ponieważ nie miałem wcześniej za bardzo doświadczenia z automatyzacją iOS-a, no to kierowałem się takimi typowymi charakterystykami, czy to narzędzie jest darmowe, czy płatne, w jakim języku będę pisał testy, czy testy będą wykonywać się na symulatorze, czy na prawdziwym urządzeniu, czy jest opcja obsłużyć i iOS-a, i Androida. I po takim researchu zdecydowałem się właśnie korzystać z Appium i korzystamy z niego do dzisiaj. Tak jak już powiedziałem, na razie jest to chyba jeszcze mało popularne narzędzie, nie wdrażane w zbyt wielu projektach, ale jest też tak dlatego, ponieważ jest to jeszcze bardzo świeże narzędzie. Jego historia zaczęła się w 2011 roku, kiedy to właśnie widoczne zdjęciu Dan Sellar, twórca Appium, był wtedy test menadżerem w wielkiej firmie, zajmującej się właśnie aplikacjami mobilnymi. I jego największym wyzwaniem w pracy był sposób releasowania aplikacji iOS-owych. Jak wiemy, musimy wystawić się na App Store,
Żeby wystawić naszą aplikację do App Store'a, musi ono przejść takie specjalne review ze strony Apple, czy wszystko zgadza się z ich standardami. To trwa od tygodnia do dwóch. I przez taką sytuację, wstawiając aplikację na App Store, jeżeli ona zawiera jakiegoś buga lub nie spełnia założeń naszego klienta, no to jesteśmy narażeni na straty finansowe. I właśnie Dan Stelar, żeby tego uniknąć, postanowił tutaj postawić na automatyzację. A ponieważ żadne z dostępnych narzędzi nie spełniało jego założeń, postanowił właśnie rozwinąć swojego własnego tula. Więc tutaj skrócę trochę tą historię, bo jest ona naprawdę długa, ciekawa. Spotkał on na swojej drodze wiele ludzi, którzy też mieli swoje pomysły i ciekawe propozycje. Finalnie Appium trafiło pod skrzydła firmy SourceLab, która dużą siłą swojego developmentu właśnie wspiera to narzędzie. No i tak dzisiaj otrzymaliśmy framework multiplatformowy, który automatyzuje aplikacje natywne dla Androida i iOS-a. Może też automatyzować aplikacje webowe odpalane z poziomu przeglądarki Safari lub Chroma na naszych telefonach. Lub też aplikacje hybrydowe, które łączą ze sobą cechy właśnie natywnych i webowych. I możemy wykonywać nasze testy zarówno na urządzeniach, jak i na symulatorach. Warto też przyjrzeć się takim podstawowym założeniom, które twórcy Appium postawili, tworząc to narzędzie przed sobą. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, w jaki sposób działa to narzędzie. I takim pierwszym założeniem było to, aby testować dokładnie ten sam kod, który oddajemy do klienta. I to założenie chyba właśnie płynie z tego doświadczenia z App Store'em. I aby je wdrożyć, Appium pod maską korzysta z frameworków natywnych. W przypadku Androida jest to UI Automator, a w przypadku iOS-a jest to UI Automation. I w zależności od tego, jaką platformę wybraliśmy do testów w naszym frameworku, Appium wybierze konkretny framework, podłączy się do docelowego urządzenia lub symulatora i będzie wykonywało na nim operacje. No i dzięki temu nie musimy wstrzykiwać żadnych dodatkowych bibliotek do naszej aplikacji, które mogłyby zaburzyć wiarygodność testów. I charakterystyczną cechą tych frameworków jest to, że w przypadku Androida musielibyśmy pisać w Javie, a w przypadku UI Automation jest to JavaScript. Więc z tego powodu wywodzi się następne założenie. Abyśmy nie byli uzależnieni od konkretnego języka programowania i korzystali już z jakichś znanych standardów. Tutaj odpowiedzią jest WebDriver Selenium, który ma klientów w wielu różnych językach. Dodatkowo wykorzystuje standard protokół JSON Wire Protocol, który jest jednym z najpopularniejszych chyba standardów, jeśli chodzi o testowanie. Znany jest wielu testerom automatycznym. I kolejnym założeniem było postawienie na charakter open source'owy tego narzędzia. I tutaj muszę przyznać, że z mojego doświadczenia naprawdę fajnie to działa. Na GitHubie projektu zgłaszane są bugi, możemy śledzić, które są fiksowane. Ze strony Appium możemy za darmo w parę minut pobrać tą aplikację i zacząć z nią działać. Jest duże forum dyskusyjne, z którego można korzystać, wymieniając jakieś swoje doświadczenia, pewne obejścia na niektóre bugi lub ograniczenia tego narzędzia. I są też projekty inne open source'owe, które korzystają z Appium, na przykład projekt Tapster. To jest taki robot sterowany przez mikrokontroler Arduino, w którym musimy najpierw nasze urządzenie mobilne wstawić w taką specjalną matrycę. Robot mapuje nasze GUI i kiedy już to jest zrobione, robot jest skalibrowany, możemy pisać nasze testy w Appium. I taki projekt został wykorzystany między innymi właśnie do testowania aplikacji Angry Birds. Ze względu na zastosowanie WebDrivera Selenium w tym narzędziu, jeśli chodzi o architekturę, no to odbywa się ono na relacji klient-serwer. Tutaj na tym diagramie my jako testerzy odpowiedzialni jesteśmy za nasz skrypt testowy, tutaj reprezentowany po lewej stronie. I Appium jest po prostu serwerem, który obsługuje tą sesję WebDrivera. W momencie, kiedy nawiążemy połączenie właśnie z serwerem Appium, wskazujemy mu, którą platformę będziemy testować i w zależności od tego
Appium odpala już te natywne frameworki, w przypadku iOS-a właśnie UI Automation, odpala nasze docelowe urządzenie lub symulator, wykonuje na nim operacje, które są w naszym skrypcie testowym, no i następnie serwer otrzymuje z powrotem odpowiedź, jak przebiegła ta operacja i serwer przekazuje to z powrotem do naszego skryptu. I tam już oceniamy, czy ta akcja zakończyła się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ze strony naszego skryptu testowego, czyli ze strony klienta, połączenie nawiązujemy używając słownika Desired Capabilities. Jest to taki słownik kluczy wartości, które definiują, w jaki sposób będzie przebiegać nasza sesja automatyczna. Wskazujemy w nim, jaką platformę będziemy testować, jak ma zachowywać się nasz test podczas tej sesji. Tutaj mamy właśnie taki przykład, który będę chciał też później wykorzystać w swojej prezentacji. Widać, że tutaj wskazuje na platformę iOS-a w pierwszej linii, następnie na wersję systemu, to będzie iOS 9.2. Testy wykonamy na iPhone 6. Tutaj należy pamiętać, że nazwa tego urządzenia, które wpisujemy, musi się zgadzać z tą, którą mamy wpisaną w Xcode, inaczej to urządzenie nie zostanie znalezione. No i ustawienie app wskazuje na aplikację, którą będziemy chcieli testować. Ja tutaj wstawiłem właśnie settingsy, czyli inicjując taki driver, wejdziemy od razu w ustawienia danego urządzenia. Można zamiast tego podać też ścieżkę do aplikacji, która jest zainstalowana na naszym symulatorze. I te cztery pierwsze linijki są wymagane, aby w ogóle zainicjalizować sesję. Flaga no reset jest tutaj opcjonalna i po prostu zabezpiecza symulator przed zresetowaniem się na starcie testu. Ja chcę, żeby ten content, który na nim jest, został, nie był zresetowany. No i w ostatniej linii właśnie inicjalizujemy nasz driver. Oprócz tego słownika Desired Capabilities potrzebuje on również adresu do naszego serwera. Domyślnie Appium nasłuchuje na localhoście na porcie 4723. I gdybyśmy odpalili właśnie ten skrypt, to nasz symulator włączyłby się i przeszedł do settingsów. Jeśli chodzi o instalację Appium, nie jest ona jakaś skomplikowana. Wystarczy z głównej strony skopiować parę linii do terminala. Ponieważ Appium jest napisane w Node.js-ie, to instalujemy go z Node Packet Managera. Kiedy zainstalujemy już nasz serwer, wybieramy po prostu klienta w zależności od języka programowania, który wybraliśmy. No i praktycznie cała konfiguracja, większość konfiguracji już w tym momencie gotowa. I zarówno tak jak mamy te desired capabilities, które z naszej klienckiej strony określają, w jaki sposób będziemy przeprowadzać tą sesję, tak samo serwer też ma swoje flagi, które definiują, jak będzie się zachowywał, jakie będą timeouty, czy można nadpisywać na nim sesję. Te wszystkie ustawienia Desired Capabilities oraz flagi serwera są bardzo dobrze opisane w dokumentacji i warto się z nimi zapoznać. Dzięki temu wiemy, jaką mamy kontrolę nad przebiegiem naszych testów. I oprócz odpalania Appium, tego serwera z terminala, mamy też wersję GUI, która jest szczególnie dobra na początek naszej przygody. Dzięki temu możemy się właśnie zapoznać z różnymi konfiguracjami serwera, pozapisywać te konfiguracje. I dodatkowo ma on jeszcze jedną bardzo fajną cechę, funkcję, którym jest Appium Inspector. Jest to taka funkcjonalność, która pozwala zlokalizować wszystkie elementy GUI w naszej aplikacji, przyjrzeć się im dokładnie i wydobyć lokatory, które będą potrzebne do wykonania naszego testu. I myślę, że będzie najlepiej, jak zaprezentuję, jak wygląda właśnie taka wersja GUI.
Tutaj po pierwszej instalacji tego narzędzia warto skorzystać z takiej opcji, jaką jest Appium Doctor. On sprawdza, czy cała konfiguracja dla poszczególnych platform jest odpowiednio zainstalowana. Jeżeli nie, no to sam potrafi doinstalować brakujące komponenty. I jak tutaj widać, w przypadku iOS-a moja konfiguracja jest OK, natomiast dla Androida nie jest to ustawione. Tutaj mamy jeszcze możliwość ustawień dla Androida, dla iOS-a, w zależności na jakiej platformie pracujemy. I kiedy właśnie przyjrzymy się tym ustawieniom iOS-owym, to można zauważyć, że są to te same wartości, które wpisujemy w ten słownik Desired Capabilities. Tutaj wskazałem na ścieżkę do aplikacji, która jest zainstalowana już na naszym symulatorze, na iPhone 6. Wersja platformy właśnie 9.2 i flaga no reset jest tutaj włączona, zabezpiecza nas przed zresetowaniem tego symulatora. No i możemy właśnie wystartować nasz serwer. Kiedy będzie gotowy, na podstawie właśnie tych ustawień, które mamy w tych settingsach iOS-owych, wywołamy inspektora. Jak widać, podłącza się właśnie teraz do naszego symulatora, który jest schowany tutaj. I w tym momencie odpalił się Appium Inspector, który mapuje naszą aplikację. Jak widać tutaj po prawej stronie na załączonym obrazku, nie jest to tak dokładnie zmapowane, jak wygląda to w naszym symulatorze. No jest to dobry przykład tego, że Appium posiada bugi. Te błędy się zdarzają, szczególnie przy kolejnych releasach iOS-a. W tym przypadku jest to właśnie, ten błąd występuje dla iOS-a 9. Jednak dzięki właśnie dosyć dużej społeczności te wszystkie bugi są analizowane, rozpatrywane. I wiem, że zależy to też od skali, w jakiej mamy odpalony symulator. Jeżeli jest on odpalony w swoim standardowym rozmiarze, to ten widok po odświeżeniu powinien być już odpowiednio zmapowany. OK, no jak widać, teraz już nie ma żadnych niepożądanych artefaktów. Aplikacja wygląda tak, jak ta, którą testowaliśmy, ta, którą odpaliliśmy. I tutaj w tym nawigatorze możemy poruszać się po wszystkich elementach. No i przyglądać się detalom, które będą nam potrzebne do napisania takiego skryptu. Możemy na przykład wejść w naszą listę i zbadać, jak wygląda poszczególny element. Jeżeli się przyjrzymy, to widać, że składa się on właśnie z pola static text, które po prostu reprezentuje tytuł danego elementu. Oprócz tego jest tu jeszcze 5 batonów, które reprezentują gwiazdki. I w detalach dla każdego elementu możemy odnaleźć interesujące nas wartości. Jeżeli na przykład przyjrzymy się, jaka jest wartość danego pola, to zauważymy, że na przykład gwiazdki, które są pełne, mają wartość 1, a te, które nie są zaznaczone, mają po prostu wartość nulową. Ważnym z punktu widzenia właśnie testu automatycznego będzie pole name, które jest po prostu identyfikatorem danego elementu i po nim możemy je zlokalizować. I tak samo możemy wykorzystać w tym celu naszego odpowiednio skonstruowany XPath. I po jakichś 10-15 minutach pracy z takim inspektorem możemy zdecydować się, w jaki sposób będziemy chcieli lokalizować elementy, wydobyć odpowiednie ID-ki. Jeżeli na przykład takich identyfikatorów brakuje dla niektórych elementów lub wskazują one niejednoznacznie na jeden, tylko na wiele elementów, to możemy to zdefiniować za pomocą odpowiednio skonstruowanego XPatha. I po chwili pracy z inspektorem możemy wydobyć właśnie wszystkie odpowiednie lokatory, które użyjemy dalej w teście. Ja je zgrupowałem w pliku locators, z którego będę właśnie importował je do naszego skryptu testowego.
Jak widać, podzieliłem je tutaj na trzy grupy, w zależności od widoku, w którym się znajdujemy. Czy to była ta początkowa lista, lub ten widok, w którym dodajemy element, lub biblioteka z naszymi zdjęciami. Więc niektórym osobom, które mogą mieć już kontakt z Selenium, może to sugerować właśnie, że tutaj przydałyby się page objecty. Ogólnie te wszystkie metody, które są znane wam z Selenium, znajdą tutaj także zastosowanie. I teraz, kiedy mamy już nasze wszystkie lokatory, to chciałbym przejść do takiego testu funkcjonalnego. Jest to taki prosty test, który doda jeden element do naszej listy, sprawdzi, czy nazwa, którą dodaliśmy, jest OK. A następnie, jeżeli to wszystko pójdzie sprawnie, to usuniemy ten element. I ogólnie tutaj nie ma co chyba za bardzo zagłębiać się w kod. Ja go udostępniam na GitHubie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam do stanowiska Lufthansa Systems. Tam chętnie wymienię się informacjami, chętnie też coś usłyszę, jeżeli macie doświadczenia z innymi frameworkami. W moim skrypcie 80% metod to właśnie lokalizowanie poszczególnego elementu, wykonanie na nim jakiejś operacji oraz sprawdzenie tego, czy jest ona zgodna z oczekiwaną. No i tutaj lokalizujemy element przez metodę findBy, wskazujemy, że lokalizujemy przez xpath. Kiedy już mamy ten element, na przykład pole tekstowe, ten text field, wykonujemy na nim kliknięcie. Kiedy pojawia się klawiatura, wysyłamy znaki i następnie sprawdzamy za pomocą asercji, czy ten tekst w ostatnio dodanym elemencie jest taki sam, jak dodaliśmy. Teraz właśnie zaprezentuję może pokrótce taki test. Uruchomimy nasz serwer Appium. Na razie zgaszę symulator. I puścimy nasz skrypt. Tutaj w konsoli, w której uruchomiłem skrypt, powinny się pojawiać też te stepy, które lepiej poinformują o tym, co się dzieje. Może trochę jeszcze zmniejszę rozmiar symulatora. Okej, jak widać, właśnie nasza lista na początku zawiera trzy elementy. Dodajemy ostatnio zrobione zdjęcie do naszej listy. Wpisujemy nazwę. Ze względu na zdjęcie chcemy nazwać to dobrym piwkiem i wystawić maksymalną ocenę dla tego obiektu. OK, i teraz następuje sprawdzenie, czy nasza lista zwiększyła się o jeden element. OK, i czy nazwa została w odpowiedni sposób wprowadzona. No jak możemy zauważyć, nasz test się sfailował. Jeżeli przyjrzymy się tutaj outputowi, to zauważymy, że nazwa, którą chcieliśmy wpisać, dobre piwko, nie jest zgodna, a zdarzyło się tak w wyniku działania autokorekty, które jest ustawione na naszym symulatorze. I żeby to zmienić, skorzystam już z poprzednio pokazywanego słownika Desired Capabilities, który już prezentowałem dzisiaj, który wchodzi do settingsów. I w momencie, w którym wejdziemy do tych settingsów, wejdziemy w zakładkę General, w ustawienia klawiatury i wyłączymy tą autokorektę. I tak stworzoną metodę możemy zaimportować do naszego skryptu testowego. I wsadzić ją w setupie przed wykonaniem naszego testu. To jest, tłumacząc tak jakby na test manualny, to jest tak jakbyśmy w preconditions zmienili po prostu warunki naszego testu. OK, więc odpalę może nasz skrypt jeszcze raz. Tym razem widać, że startuje on w ustawieniach naszego telefonu. Przechodzimy teraz do zakładki General. I autokorekta zostaje wyłączona. OK, w tym momencie rozpoczyna się już właśnie nasz test funkcjonalny. Przysłonię może trochę konsolę serwera, żeby nie rozpraszała nas za bardzo. No i teraz po wpisaniu naszej nazwy autokorekta nie powinna już przeszkodzić w naszym teście.